Antykwariat. Ten bardzo jeszcze niedoskonały i ułomny technicznie zapis muzyki Zbigniewa Turskiego jest dźwiękiem niesłychanie istotnym dla dziejów powojennego polskiego radia. Otworzył bowiem okres trwający właściwie do dziś, choć tak bardzo zmieniły się techniczne warunki zapisu dźwięku, a także estetyki dźwiękowej ilustracji. To początek ery utrwalania artystycznych faktów w formie umożliwiającej ich zachowanie, powtarzanie i przypominanie następnym generacjom. Pochodzi z roku 1948, z czasu, gdy mechaniczny zapis sztuki aktorskiej, a ogólnie zapis teatru, coś o czym marzyły pokolenia twórców teatralnych, stał się faktem. Radiowy Teatr Wyobraźni pojawił się w polskim eterze bardzo szybko. Pierwsze słuchowiska nadawano na antenach Polskiego Radia właściwie niemal od początku istnienia Polskiego Radia. W ówczesnych studiach pojawiali się najwybitniejsi aktorzy, ich głos docierał w miejsca, w których publiczność nigdy nie zetknęłaby się z ich sztuką na żywo. To trwało do końca istnienia radiofonii II Rzeczypospolitej. Ostatnie słuchowisko nadano 31 sierpnia 1939 roku. Wówczas to warszawska rozgłośnia o 21.30 nadała literacki montaż Jana Kazimierza Zaremby Larum w obozie o życiu obozowym w XVII-wiecznej Polsce. Nic oczywiście z tego słuchowiska zamykającego ostatecznie dzieje teatru przedwojennej Polski nie zostało, oprócz tytułu i lakonicznej zapowiedzi w ówczesnych gazetach. Radiowy teatr miał jednak wrócić na antenę po wojnie i to bardzo szybko, gdy tylko pojawiły się techniczne warunki do jego powrotu. Znów jednak na żywo, bo pierwsze 3 lata powojenne to czas słuchowisk prezentowanych live ze studiów z atmosferą świetnie uchwyconą w słynnym filmie Skarb. A wiemy dzięki temu filmowi, że teatr radiowy posługiwał się już wcale bogatym językiem artystycznym, łącznie z wykorzystaniem dźwiękowych efektów. Wiemy także, że Państwowy Teatr Polski Arnolda Szyfmana miał szczególny przywilej transmitowania swych przedstawień na ogólnopolskiej antenie. I tak na przykład wiadomo, że wybitne przedstawienie Johna Priestleya Pan Inspektor Przyszedł w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza z jego wielką tytułową rolą miało swoją transmisję kilka miesięcy po premierze z listopada 1947 roku. Transmitowano je bowiem na żywo w lutym 1948. Niestety do naszych czasów nie dotarł foniczny zapis tego wydarzenia, choć istniała już wówczas możliwość jego dokonania. Magnetofon pojawił się w warszawskiej rozgłośni latem 1947 roku. Pierwsze nagranie to jednak przemówienie Bolesława Bieruta. Wszystko to zmieniło się w roku 1948. 18 kwietnia 1948 powstał fonogram oznaczony sygnaturą D28. Pewnego lipcowego wieczoru przechadzałem się do późna po Łazienkach, polując na temat do sonetu. Ciemność zapadła, a park pachniał jak pasieka, miodem i kwiatem lipowym. Usiadłem na ławeczce nad stawem na wprost wysepki. W pobliżu rozlegały się tony trąbki oznajmiającej, że już czas opuścić Łazienki. Schowałem się za rozłożystym grabem, żeby uniknąć spotkania z dozorcą. Chciałem bowiem dłużej zostać w parku. Gdy nagle... Ten niegodziwy łabędź nie daje mi się wykąpać spokojnie, ale mu ucieklam i nie dogonił mnie. Niechże pan spojrzy, jak jest niezgrabny na brzegu, jak kaczor. Przepraszam. Jaki pan przestraszony. Dlaczego? Przepraszam. Nie przestraszony, ale raczej zaskoczony. Kim pani jest?
Panie, w mojej epoce kobieta nigdy nie przedstawiała się pierwsza nieznajomemu. O, przepraszam. Znowu ta przerażona mina? Czy pan po raz pierwszy w życiu widzi kobietę? Kobiety, które znam, nie mają zwyczaju kąpać się po nocach w łazienkowskim stawie. Ach, prawda, mój strój. To ten niegodziwy Labędź tak gwałtownie przerwał mi kąpiel. Pan Filu! Pan Filu! Co pani grabina rozkaże? Prędko, moja garderoba i lustro. Pan Filu, mamy dziś gościa na kolacji. Co? Tego pana? Znam go. To stały bywalec łazienek. On ma racicę. Myślałam, że się pan już oswoił, a pan jeszcze ciągle nie może przyjść do siebie. Pan Fil ma tylko jedną racicę, bo drugą utracił w powstaniu. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem... Proszę. Zaraz się pan do nas przyzwyczai. Nazwisko pana nie jest mi potrzebne. Będę pana nazywała Gackiem Długouchem. Gackiem Długouchem? Prawda, pan Filu, że to pasuje do pana? Jak pani grabina rozkaże? Biała peruczka. Muszki na twarzy. Sznur pereł. Muślinowa szapka. Srebrne pantofelki na czerwonych workach. Moja toaleta skończona. Teraz już się mogę przedstawić. Jestem Filis Grabowska, zwana przez przyjaciół Grabinką, bo mieszkam tu, nad stawem, w tym grabie. A to mój sługa, pan Fil. Jak pan słusznie zauważył, jest faunem. Czy mogę zapytać o pański zawód, Długouszku? Literat. Literat? Jaka szkoda. To Sen nocy warszawskiej Stefana Godlewskiego w reżyserii Jana Kachera, który tym samym stał się pionierem mechanicznej rejestracji radiowego teatru. Usłyszeliśmy głosy Wieńczysława Glińskiego jako poety, Haliny Michalskiej jako nimfy i Stefana Brema jako złośliwego satyra z łazienkowskiego parku. Archaiczne słuchowisko, sceneria umowna, prawdziwy teatr wyobraźni. Próbowano jednak innej estetyki. Do Łodzi zdobyczne poniemieckie magnetofony dotarły szybko i tu niedługo po Warszawie także rozpoczęto rejestrację słuchowisk. Przed nami inny zabytek. Dla przybliżenia couleur du temps przypomnijmy go w pigułce. Z rozgłośni ludzkiej w programie ogólnopolskim nadajemy anegdotę wschodnią pod tytułem Szczęśliwy Ibrahim, pióra Władysława Kamińskiego, reżyserii Zbigniewa Kopalki. Opracowanie muzyczne Franciszki Leszczyńskiej, teksty piosenek Henryka Rosieckiego. Udział w audycji biorą Hanna Bielicka, Irena Malkiewicz, Henryk Borowski, Władysław Grabowski i Wacław Jankowski. Jakże jestem nieszczęśliwy. Mieszkanie ciasne, bieda, nuda, pustka, milczenie. Oszaleje. Mój chłopiec nazywał się Jusuf, oczy czarne jak węgle dwa miał. I nie mogę zapomnieć salusów, które na pożegnanie mi dał. To bardzo ładne. Szkoda, że śpiew jest tak odległy. O, ja nieszczęśliwy, znowu pustka, milczenie. Nie, już dłużej nie wytrzymam. Pójdę do mądrego starca derwisza, zapytam się go, jak osiągnąć szczęście. Pobiegnę. Kto tam? To ja, Ibrahim. Otwórz mi, derwiszu. Kto to jest? Ibrahim? Człowiek. A, to co innego. Skoro człowiek, to mogę otworzyć. Otwieraj więc czym prędzej. Pośpiech rodzi kwaśne owoce. Po co mam się spieszyć?
Odpowiedz mi na to pytanie. Po co mam się spieszyć, he? Derwiszu, otwórz mi! Kto tam? Bo już zapomniałem. Człowiek! A, to co innego. Skoro człowiek, to mogę otworzyć. Powiedz mi jednak, czego chcesz. Jestem nieszczęśliwy. 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 A to paradne. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który by nie uskarżał się na swój los. Przesada, mój synu, przesada. Otwórz mi, ojcze, bo drzwi wyważę, ciebie znieważę. He? Znieważysz? Mnie znieważysz? Co za zuchwałość? Kim jesteś, abyś mógł mnie znieważyć? Ktoś ty, he? Przecież mówię, Ibrahim. Ibrahim? Nie znam. Ibrahim, nieszczęśliwy człowiek. A, człowiek, to zupełnie co innego. Teraz wiem, że mogę otworzyć. Ojcze, ojcze, to ja, Ibrahim, otwórz mi, otwórz, otwórz. Kto to jest Ibrahim? Człowiek, człowiek i to najszczęśliwszy z ludzi. Człowiek szczęśliwy? Jeszcze nigdy w życiu nie widziałam człowieka szczęśliwego. Trzeba otworzyć. Ojcze, ojcze, przyszedłem ci podziękować. Żona moja wróciła i usunęła gwałtownie wszystkich śpiewaków z domu. Odtąd idealna cisza panuje. Nikt nie śpiewa. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Banany są jak masło. Więc po co kupować banany? Do raju chcę, bo w raju są churysy. Ojej. I każda z nich jest zgrabna i ma rysy. Z churysą on chce chodzić pod cyprysy. Jak niegdyś tu chodziłem za kulisy. Nieznane tam złe pasy czy kryzysy. Tam każdy ma churysy, choć i łysy. Nie trzeba im ni lisa, ni pelisy. Figowy liść wystarczy na churysy. Z rozgłosi ludzkiej w programie ogólnopolskim nadaliśmy anegdotę wschodnią pod tytułem Szczęśliwy Ibrahim, pióra Władysława Kamińskiego, reżyserii Zbigniewa Kopalki, opracowanie muzyczne Franciszki Leszczyńskiej, teksty piosenek Henryka Rosieckiego. Udział w audycji wzięli Hanna Bielicka, Irena Malkiewicz, Henryk Borowski, Władysław Grabowski i Wacław Jankowski. To dość istotne nagranie pokazujące charakter przejściowej epoki polskiego teatru, także radiowego. Muzyczne opracowanie w bardzo jeszcze przedwojennej manierze. Zaś aktorzy, którzy 19 czerwca 1948 roku, a więc dwa miesiące po pionierskiej rejestracji w stolicy, w Łodzi zebrali się przed mikrofonami i to niesłychanie interesująca mieszanka artystyczna. Henryk Borowski i Hanka Bielicka to aktorzy Łódzkiego Teatru Kameralnego, który w rok później pojawił się w Warszawie, by przy ulicy Mokotowskiej 13 stać się teatrem współczesnym. Zaś Irena Malkiewicz i Wacław Jankowski to aktorzy, których działalności nie przerwała wojna. I choć wyroki komisji weryfikacyjnej zabraniały im jeszcze niedawno występowania także przed mikrofonami Polskiego Radia, tu grali już wraz ze swoimi kolegami, którzy w czasie okupacji powstrzymali się od występów. Radiowy Teatr na Taśmę szybko zaczął posługiwać się możliwościami realizacji dźwięku, a więc tworzenia fonosfery. Szybko pojawiła się możliwość miksowania dźwięku i nakładania go. Aby się o tym przekonać, wróćmy do Warszawy, do nieistniejącego już dziś Pałacu Czetwertyńskich, mieszczącego wówczas radio, rok później równanego z ziemią, by na tym miejscu powstał nieestetyczny klocek amerykańskiej ambasady. Radio miało wówczas dwa studia, jedno duże koncertowo-teatralne i spikerskie, połączone jedną reżyserką. I w tym zapewne dużym studio 1 listopada 1948 roku zjawili się Aleksander Zelwerowicz i pionier powojennego życia teatralnego w Warszawie Zygmunt Bończa-Tomaszewski oraz Wiesław Machowski, by nagrać humoreskę Czechowa Pasażer pierwszej klasy. Reżyserował Julian Składanek. Piwo, lemoniada. Papierosy. Piwo. Lemoniada. Piwo, lemoniada. Przepraszam bardzo, czy
Czy to miejsce jest wolne? Proszę uprzejmie, dotychczas jestem sam. A, no to świetnie, świetnie, dziękuję, dziękuję bardzo. Doskonale, doskonale. W ciągu swojego życia zbudowałem prawie 20 mostów, skanalizowałem 3 miasta, pracowałem w Rosji, Anglii, Belgii. Po drugie, napisałem wiele artykułów specjalnych z tej dziedziny, a po trzecie, jako wielbiciel chemii od lat najmłodszych, wykryłem sposób otrzymywania niektórych kwasów organicznych. O, muszę przyznać, dorobek niemały. No i cóż z tego? Jestem już stary. Rzec można, przygotowuję się do podróży na tamten świat, a popularny jestem w tym samym stopniu, co... O, co ten czarny kundel biegnący po nasypie. Skąd pan wie? A może jest pan znany i sławny? Zaraz zobaczymy. Może pan mi łaskawie powie, słyszał pan kiedykolwiek nazwisko Krykunow? Niestety, nie słyszałem. To moje nazwisko. O, proszę. Pan szanowny, jak widzę, jest człowiekiem inteligentnym i niemłodym, a jednak ani razu nie słyszał pan o mnie. No, dowód dostatecznie przekonywujący. Czy pan nie przesadza? W żadnym wypadku. Widocznie szukając popularności, robiłem to nie to, co należało robić. Nie znałem właściwych sposobów i pragnąc schwycić sławę za ogon, zaszedłem ją z innej niż trzeba strony. A jakież to są te właściwe sposoby? A diable wiedzą. Pan może sądzi, talent, geniusz, oryginalność. Nic podobnego, drogi panie. A cóż w takim razie zdaniem pańskim prowadzi ku sławie? No, jeśli nie znudziło się panu słuchanie tej paplaniny, to wyjaśnię rzecz całą przykładowo. A, wcale mnie to nie nudzi. Tak? Wprost przeciwnie. Temat, powiedziałbym, frapujący. Doskonale. To już słuchowisko o wypracowanym dźwiękowym języku z efektami i podziałami na plany. Także o skameralizowanym aktorstwie. Że bywało inaczej, warto odsłuchać inne nagranie powstałe 19 lipca 1948 roku. Jedna ze staroruskich bylin, heroicznych eposów, wpływ kultury rosyjskiej na repertuar radiowy jest już bardzo widoczny. Wołga Wsiełowicz w reżyserii Jana Kreczmara. A muzyka to dzieło Witolda Lutosławskiego. Patos, granie na tak zwanym diapazonie, być może próba adaptacji na radiowy język wciąż wówczas jeszcze żywego ducha Teatru Monumentalnego. Zaszło jasne słoneczko za góry wysokie, za te góry wysokie i za morza głębokie. Zasiewało się niebo gwiazdami złotymi, kiedy rodził się Wolga Wsiesławicz na ziemi. Nie minęło mu jeszcze półtorej godziny, kiedy ozwał się głosem, aż zadrżały tyny. Hejże, matko rodzona, posłuchaj! Nie zawijaj mnie w cienkie pieluchy, w powijaki mnie nie wiąż jedwabne. Jeno spowiń mnie w blachy pancerne, złoty szolom mi załóż na głowę. Daj do ręki maczugę dębową, maczugę 300-pudową. Rosnął Wolga, podrastał do 5. roku, a gdy wyszedł na pole wypróbować kroku, pod stopami młodymi jękła ziemia święta. W ciemnych borach się rozbiegły spłoszone zwierzęta, rozleciały się ptaki w przestworzu i ryby ukryły się w morzu. Do 20 lat Wolga ćwiczył swą naturę i 3 sztuk czarodziejskich nauczyć się zdolał. Szczupakiem pluskać wodę, w bór wybiegać turem, obracać się w potrzebie w jasnego sokola.
Potem Wolga 3 lata dobierał drużynę, dobrał sobie 30 chłopa bez jednego, bo sam między nimi był za 30 i przemówił do nich w te słowa. Hej, sokoły, drużyna bojowa, posłuchajcie mnie, brata starszego. Gdym wychodził na odgłos mych kroków, rozleciały się ptaki z obloków, pochowały się ryby w głębinie, zwierz się zaszył w puszczańskiej gęstwinie. Wiążcie teraz jedwabne sidełka, zastawiajcie je w leśnym wądole. Niech zwierzyna się lapie w nie wszelka, lisy, kuny i czarne sobole. Rozbiegła się drużyna po leśnych gęstwinach, 3 dni i 3 noce łowiła i z pustymi sieciami wróciła. Ja się obrócę w lutego tura, skoczę do lasu, w gąszcze dam nura, zagonię w pęta wszystkie zwierzęta. W leśnym wądole czarne sobole, grubszego zwierza, wilka, niedźwiedzia i mniejsze sztuki, lisy, borsuki, kuny zające i wydry lśniące, i gronostaje i sarny drżące. Brał, co się daje i nie przepuszczał stworzeniu, które chowała puszcza. I poił, karmił swoją drużynę, odziewał i obuwał, darzył im szubki sobolowe, w drogi chadzali szubach. I znów odzywa się w te słowa. Posłuchaj mnie, drużyno, byliśmy już na wielkich łowach, wybiliśmy zwierzynę. Wiążcie mi dziś jedwabne sieci, stawiajcie w borach górą, niechaj w nie ptactwo wolne leci gromadą szaropiórą. Upletli sieć, zaczęli lowy, 3 dni i 3 noce łowili, a na dzień 4 z polowania bez lupów powrócili. Trzeba mi jasnym stać się sokołem, w niebiosa śmignąć w górę. Oto wam, ptaszki, krogulaszki, łabędzie i zazule. I już na koniec wczesny fonogram oznaczony sygnaturą D30, a pochodzący ze stycznia 1949 roku. Fircyk w zalotach, a na taśmie głos Jerzego Kaliszewskiego jako tytułowego Fircyka, Starościca i uwaga Hanki Bielickiej, bardzo jeszcze wówczas dalekiej od późniejszego amplua, jako dystyngowanej starościny. Jeszcześ tu, starościcu? Co za podziwienie! To jeszcze starościcu bawi nieskończenie. I z tonu wymawiania mniej kto świadom ludzi mniemałby, że starościc pod stolinę nudzi. Nie inaczej, tak, nudzi. Nie wierzę, nie wierzę. Naprzykrzasz mi się, waćpan. Wszystko to nieszczerze. To nawet nie wierzę. Biorę za urazę. A ja taką oziębłość mam za smaku skazę. Pod stolina bez gustu, chimera, chimera. Przecież ujść za grzecznego mogę kawalera. Znam ludzi i mnie ludzie. Żyjąc w wielkim świecie, wiem jak czcić piękność, jak się przymilić kobiecie. Pani z domu wyjeżdża, ja za nią w te tropy. Drugi wierny Ulisses dla swej Penelopy. W drodze jak cię bawiłem, szemrzące strumyki, drzewa liściem szumiące, chwilące słowiki. Były to wielbiącej cię natury odgłosy. Komuż, jeśli nie tobie, kłaniały się kłosy? Komu kwiaty balsamem lubej tchnęły woni? Komu zefir chłód czynił? Komu wiał fawoni? Dla kogo wierne echa szły z gór na doliny? Dochodziłem ich celu. Hołd to pod stoliny. Mając humor tak słodki, grzeczny, żartobliwy, żebym cię nudził, nad co byłbym nieszczęśliwy. Co za balamut z niego, co za trzpiot, lecz luby. Starościcu, daremnej nie szukaj stąd chluby, a ten cyje i grzeczność tyle tylko cenię, ile wtem mieć kto może moje przyzwolenie. Któż cię prosił przyjeżdżać do mnie na wieś? Kto mu potuszył, że go mile przyjmę sama w domu? Aż nadto obowiązki znam mojego stanu.
Miałeś dowód, wszak była mnie rada dawać panu. Nie chciałeś tego poznać, nie chciałeś wyjechać. Musiałam ja. Proszęż mnie chociaż tu zaniechać. Być z nim samym... No, już wiem, co się święci. Domyślam się urazy i przyczyn niechęci. Będzie to zapewne, żem cię moje złotko, choć słusznie, lecz zaśmiało raz nazwał dewotką. O, jeśli tak, to lekka w kochającym wina. Raczy mi ją darować, liczna podstolina. Na co, żebym zasłużył? Niechaj moją panie zniewoli to najżywsze rąk ucalowanie. Niech mi wolno ssać słodycz z tej śliczniuchnej dłonie. Staruścicu. Urażam? Pani wstydem płonie. Cóż to złego? Uczciwe godzą się zaloty. Jest to plochość. Tak tylko postępują czpioty. Gniewam się. Nie czpioty. Nie czpioty, ale ci, którym święte płomienie miłość w sercach nieci, którzy czują moc onej, jak jest wielowładna. Wać pan, kochasz? Ach, kocham. Cóż to za twarz ładna, albo raczej szczęśliwa? Jakich wdzięków sila tyle sercem wać pana władnąć potrafiła? Ciekawa bym ją poznać przynajmniej w portrecie. Piękność większa nadziemskie, piękność jedna w świecie. Śliczny portret. Dożywa, ciebie samą znaczy. To by miał być mój portret? Tak jest, nie inaczej, twój własny. Lecz przez respekt powinny dla damy wierna ręka dla wdzięków utaiła plamy. Jedną zwłaszcza, którą wiem, że ci nie pochlebię. Ta osobność, ten od nas wstręt, ta myśl o niebie, ten wreszcie okazanych dla mnie pochop wstrętów, są skromne utajenia czulych sentymentów. Inaczej bym wać pana kochała? Tak, tusze. Mylisz się, starościcu. Inno ja mam duszę, żem do plochych zalotów nie nadto pochopna. Nie tak jestem dewotka, jak raczej roztropna. Jak Paryż dla Wenery porzucił niebianki, tak ja wszystkie na ciebie rzucam warszawian. Żebym się miała chlubić i paść wzgardą czyją, ale muszę iść. Klaniam. Zakaty seryjo. Nie tak tu, jak mniemałem, łatwa będzie sprawa. Nad wszelkie spodziewanie wdowuleńka żwawa dała mi do myślenia. Jak się tu obrócić? Zacząć wzdychać czy burczyć? Nie dbać czy się smucić? To nagranie z początków 1949 roku, zrealizowane akustycznie przez Teodora Dzierżanowskiego. To jedna z pierwszych zachowanych prac reżyserskich Michała Meliny, jednego z największych twórców radiowego teatru, postaci, która dziś na poły zapomniana, warta jest przypomnienia. Dziś słuchaliśmy wczesnych radiowych rejestracji Teatru Polskiego Radia z lat 1948-1949. Audycję przygotował Tomasz Włościcki.